Szanowni Państwo, drodzy rodacy, 15 lat obecności Polski w NATO to naprawdę kamień milowy w naszej historii. Takim kamieniem milowym były także wielkie reformy zmieniające na początku lat 90. nasz kraj, ustrój polityczny, gospodarczy, społeczny, wiążące nas z demokracjami Zachodu. Było nim także członkostwo w Unii Europejskiej. Dzisiaj obchodzimy 15. rocznicę przystąpienia Polski do NATO. Największym sojuszem militarnym na świecie i każdy, kto jest członkiem, uczestnikiem tego sojuszu, musi się czuć bezpieczniej niż poza tym sojuszem. Pytanie, czy jesteśmy już w pełni bezpieczni? Nie, żaden kraj na świecie nie jest w pełni bezpieczny. Natomiast lepszego sojuszu w tej chwili militarnego niż Pakt Północnoatlantycki nie ma. Zatem mamy to, co najlepsze. Te umowy, które sojusz musi dotrzymać w razie jakiegoś wydarzenia typu konflikt, teraz sytuacja ukraińska, prawda, powodują, że powinniśmy czuć się bezpiecznie. To są takie sojusze, które zapewniają, w myśl zasady jeden za wszystko, wszyscy za jednego, obronę. Jeżeli chodzi o jakiegoś agresora, tutaj mówimy o jednym, nam tak naprawdę zagraża tylko Rosja, w tym nic więcej. Teoretycznie oczywiście. Poza NATO tak naprawdę nie ma innej opcji, żeby czuć się bezpiecznym we współczesnym świecie, we współczesnej Europie, we współczesnej sytuacji geopolitycznej. Także dyskusja nad tym, czy jesteśmy bezpieczni w NATO, jest tak naprawdę bezcelowa, ponieważ nie ma innej opcji, nie ma innej opcji, nie ma innej alternatywy. Gdyby były alternatywy, moglibyśmy rozważać ewentualnie. Natomiast NATO jest obecnie największym na świecie sojuszem tego typu, sojuszem gwarantującym bezpieczeństwo, dlatego tak naprawdę to jest jedyna dla nas rozsądna opcja. Wiąże się NATO z Ameryką. NATO to USA, prawda? Ta armia amerykańska to jest jak gdyby główna wartość dodana na to, tak się to powszechnie odbiera. Natomiast w Europie powinniśmy dążyć do tego, ażeby nasze armie też ze sobą współpracowały. Mało kto wie o tym, że jeżeli byśmy wszystkie armie krajów europejskich połączyli ze sobą, powstałaby druga największa armia na świecie, licząca prawie 2 miliony żołnierzy. Taki jest potencjał, ale nie wykorzystujemy go, nie potrafimy ze sobą współpracować. Kluczem do sukcesu i kluczem do poczucia bezpieczeństwa we współczesnym świecie jest współpraca i kooperacja, nie wyznaczanie granic, nie dzielenie, tylko łączenie. Dlatego powinniśmy zmierzać w kierunku docelowo wspólnej armii europejskiej. Percentage of the respondents declaring friendly feelings towards our Western neighbors has more than doubled, from 23% to 43%, while the proportion of people expressing their dislike fell by more than half, from 53% to 24%, compared to the first survey conducted in 1993. According to Der Tagesspiegel, in Berlin there are 7,500 Polish companies which strongly affect the economy of the capital city. The fact that Berlin outperforms the rest of the country is reflected in the following data. GDP of Germany has recently increased by 1.1%, whereas Berlin showed 1.8% growth. After the disintegration of Warsaw Pact, Poland had no military allies. Our process of joining NATO began in 1989. In 1992, NATO Secretary General Manfred Wirner told that NATO doors are open. Between 1992 and 1999, we were negotiating Polish accession to NATO. Finally, on March 12, 1999, Polish Foreign Minister Bronisław Geremek signed the accession contract with American diplomat Madeleine Albright. After the fall of communism, Poland wanted to integrate with Western Europe, because we were alone. We had no trade partners and friendly countries. The Soviet Union was on the way to disintegration. In 1989, Poland signed a trade contract with European Community. We could legally trade with West European countries. We took action to integrate with Europe. In 1994, Poland became the European Union's partner.
in 1998, we started negotiations about Polish accession to the EU. During the European meeting in Copenhagen in 2002, the EU administration decided that Poland will join the European Union at May 1st, 2004. The accession treaty was signed on April 16th, 2003 in Athens. Polish society took part in a referendum where 77% of Polish people voted for the accession. The accession of Poland to the European Union is connected with the huge development of the economy and industry. Before the accession of Poland to the EU, we received 6.2 billion euro. Between 2004 and 2006, we received 57.4 billion euro. The amount of money we are given by European Union is getting bigger and bigger. The biggest European Union investments are second underground line in Warsaw, which cost 2.77 billion zloty, and sewage treatment plant in Warsaw, which cost 1.88 billion zloty. The European Union has also contributed to the development of Polish highways and expressways. You can see it on the map. Nie, ja bym nie chciała wyjeżdżać, dobrze jest w kraju, a ja bym chciała najpewniej do Wielkiej Brytanii z powodu lepszych zarobków. Oczywiście, że tak, że chciałabym wyjechać na drugim roku studiów albo na pierwszym i najlepiej, żeby to był kraj niemieckojęzyczny, na przykład Szwajcaria, Niemcy albo Austria. I myślałam o studiach na Uniwersytecie Humboldta i chciałabym wyjechać głównie dlatego, bo edukacja jest tam lepsza i mogłabym znaleźć dobrze płatną pracę. Myślę, że jestem euroentuzjastką, gdyż jest wiele plusów wynikających z tego, że Polska weszła do Unii Europejskiej, między innymi to, że mamy nowe drogi. Wystarczy się po prostu rozejrzeć. Praktycznie wszędzie są widoczne takie tablice z flagą Unii Europejskiej, tak? I to są tak naprawdę inwestycje finansowane przez Unię Europejską, z jej funduszy. I tych inwestycji było bardzo dużo, praktycznie wszędzie, w szkole, w infrastrukturze, w innych podmiotach. I te inwestycje są widoczne, można z nich korzystać i było ich po prostu bardzo dużo. Ja uważam, że zmieniło się bardzo dużo i bardzo dużo na pozytywnie.